Wieczór Radia TOK FM. Dobry wieczór, jest godzina 21.06. Ja nazywam się Tomasz Kwaśniewski. Zaczynamy Wieczór Radia TOK FM. Na początku audycja Materializacja. W studiu jest już Gimper. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie. Czyli Tomasz Działowy, 19-latek, twórca Gimper. Jak to powiedzieć tak? Gimper, no konta na YouTubie Gimper. Właśnie. O tym będziemy rozmawiać. A po 22.00 taki dwugodzinny blok pod nazwą Oburzeni. Na początku Państwa gościem będzie Jacek Kurski, ale ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Taka zbieżność. Ja też jestem Kwaśniewski, ale Tomasz, a tu Jacek Kurski ze Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Czy będziemy rozmawiali generalnie o tym, co się teraz dzieje, o tych wszystkich takich narodowych, może patriotycznych, czy czasem faszystowskich uniesieniach, które ogarnęły część populacji, a po 23.00 druga część audycji Oburzeni. Mam nadzieję, że Państwo będziecie dzwonili i może uda nam się rozmawiać o tym, o czym będziemy rozmawiali po 22.00. A teraz posłuchamy utworu Pasja, który jest też na stronie Gimper i którego autorem jest Państwa gość Tomasz Działowy. Także posłuchajmy. Gdy zacząłem na YouTubie Wolfenstein 3D, gry tego typu właśnie lubię. 50 widzów, tyle miałem na start. Nigdy nie sądziłem, że coś więcej będę wart. W czerwcu grywam w Sylwius sama, z tego wielu mnie kojarzy. O powrocie do tych pięknych czasów można tylko marzyć. Wspomnienia wyraźne, choć to już 3 lata. Od kiedy to się zaczęło, to taka pamiętna data. Historia! Zanim dostałem partnera, gdy na moim koncie znajdowały się jedynie zera. Teoria! Z pasji każdy chce nagrywać, lecz niestety chęć zarobku szybko zaczyna wygrywać. Euforia, kiedy ludziom się podoba ten materiał, co mogłeś głęboko do szuflady schować. Wiktoria, zdobycie popularności, żeby za pieniądze stuby móc kupować posiadłości. Pieniądze, niby zmieniają człowieka, lecz pamiętaj mój kolego, że dorosłe życie czeka. Te żądze, które kuszą mnie codziennie, żebym nie nagrywał materiał z pasji, tylko brednie. Pojący bazdurami inni ludzie, którzy próbują umniejszyć to, co zdobywa się w trudzie. Burzący głos kolesia z monitora, który mówi to, co myśli i nie bawi się w aktora. Smutno zawsze mi się robi, kiedy czytam komentarze i mnie lub inne osoby ktoś wynosi na ołtarze. Skoczą w ogień za kolesiem, co na żywo go nie znają. Jadą równo wszystkich ludzi, którzy czci mu nie oddają. Chociaż zdaję sobie sprawę, że wybiłem się na lolu, a widzów na innych seriach trochę próżno szukać w polu. Chciałbym, żebyście wiedzieli, każdy jest tak samo ważny, by każdemu z was dogodzić, żaden nie jest tak odważny. Jakie k***a ma znaczenie, po co gra jest nagrywana, skoro jakość materiału tworzy na twarzy banana. Po co wyzywać idola, żeby później dostać bana i hejtować ostro kogoś, kogo mieliście za pana. Choć wydaje się to śmieszne, to ludzie nie myślą sami, inni mocno pomagają i siadają za sterami. Nawet słowa tej piosenki mącą mocno wasze myśli. Zadziała manipulacja, zanim ktokolwiek pomyśli. Pieniądze niby zmieniają człowieka, lecz pamiętaj mój kolego, że dorosłe życie czeka. Te żądze, które kuszą mnie codziennie, żebym nie nagrywał materiał z pasji, tylko brednie. Pojący bazdurami inni ludzie, którzy próbują umniejszyć to, co zdobywa się w trudzie. Burzący głos kolesia z monitora, który mówi to, co myśli i nie bawi się w aktora. Więc po co piszę te wersy, skoro nie zmienią niczego? Czy nie robię tego po to, by zbudować sobie ego? Udając chłodnego i szczerością utkanego, do mózgu się dostaje częścią kręgu szyjnego. Wierzyć nie masz mi potrzeby, w końcu kim ja k***wa jestem? Mała mrówka na YouTubie, kiedyś runę wraz z podestem, który sam sobie stworzyłem, budowałem go 3 lata. Ponad 100 tysięcy widzów, liczba wielka jak fregata. Ale jedna rzecz jest ważna, frajda, co z tego wypływa? Gdy odpalam nagrywanie, czuję się jak wodzie ryba. Kiedy wiem, że ten materiał ludziom może się podobać, i gdy wiem, że trochę hajsu mogę też na tym uskrobać. Każdy przejść krok pierwszy musi, każdy zaczyna od zera. Nic się kurwa nie urodził, mając talent youtubera. Ci co mówią, że to proste, że to pracy nie wymaga, żaden z nich nic nie osiągnął, taki człowiek to łamaga. Pieniądze niby zmieniają człowieka, lecz pamiętaj mój kolego, że dorosłe życie czeka. Te żądze, które kuszą mnie codziennie, żebym nie nagrywał materiału z pasji, tylko brednie. Pojący bazdurami inni ludzie, którzy próbują umniejszyć to, co zdobywa się w trudzie. Burzący głos kolesia z monitora, który mówi to, co myśli i nie bawi się w aktora.
wieczór, godzina 21.11. Ja się nazywam Tomasz Kwaśniewski, trwa audycja Materializacja. W studiu jest Gimper. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór. Utwór, który specjalnie przed chwileczką państwo słyszeli, to jest twój utwór po prostu. Nazywa się Pasja. Jesteś właścicielem, bo tak się dopytuję, bo te słowa są takie ważne. Właścicielem kanału Gimper na YouTubie. Tak, zgadza się. A właścicielem w jakim sensie to jest, jak, że się wykupuje się jakieś takie pasmo, jak gdyby, czy coś robi? YouTube jest serwisem społecznościowym, w którym każdy użytkownik internetu może założyć sobie taki kanał. Przede wszystkim służy ten portal do umieszczania plików wideo. Mhm. Także każdy może nagrać kamerą, czy nawet telefonem jakieś filmy, wrzucić to na YouTube'a, na swój kanał i patrzeć, czy inni go oglądają, czy komentują, czy im się podoba, czy nie. Ty masz 19 lat teraz, jesteś uczniem technikum elektronicznego, a ten kanał założyłeś 3 lata temu, czy miałeś 16 lat, jak go założyłeś, i teraz ile czasu, bo kanał polega na czym, co tam się dzieje? Znaczy, kanał jest najczęściej skupiony wobec jednej osoby, czasami wobec grupy. W moim przypadku koncentruje się na mnie. Zawartość właśnie. Zawartość mojego kanału to przede wszystkim gameplaye, czyli filmy wideo z gier komputerowych. Czyli grasz i kręcisz jednocześnie film, jak to jest? Tak, na dodatek komentuję to na bieżąco. Czy masz ustawioną kamerę na monitor? Nie, są specjalne programy do tego, komputerowe, które umożliwiają przechwytywanie obrazu z gry, do tego oddzielny program do nagrywania głosu mojego. Później to wszystko w programie do montażu sklejam i gotową taką produkcję można wypuścić na YouTube. Właśnie wrzucam ten film na mój kanał i jest, jeżeli mamy kanał na YouTubie, to jest pewna ilość osób, które subskrybują go. Co oznacza subskrypcja? Każda osoba, która ma kanał na YouTube, może subskrybować inną osobę. To znaczy, że dostanie powiadomienie za każdym razem, kiedy ta osoba prześle nowy film. I ty masz takich subskrybentów 120 tysięcy? 120 tysięcy w tym momencie. A zarabia się na tych subskrybentach, czy na czym się zarabia? Zarabia się, tak działa reklama, zarabia się na wyświetleniach reklam po prostu. Kiedy uzyskamy partnerstwo z serwisu YouTube. A to jest trudne, żeby uzyskać? W tym momencie nie. Aha, czyli trzeba wysłać kiedyś, maila, czy co? Kiedyś to było coś elitarnego. W tym momencie każdy może zarabiać tak naprawdę. Ale jak to jest zrobione? Czy jak masz taki po przesłaniu filmu wyskakuje nam taki komunikat, że możesz zarabiać na swoich filmach, kliknij tutaj. Możemy zgłosić nasz film, on jest sprawdzony pod kątem praw autorskich. Jeżeli wszystko jest ok, to oglądającym przed filmem wyświetlają się reklamy i na tym można zarabiać. Dobrze się zarabia? Bardzo dobrze. Ale to znaczy jak dobrze? Znaczy, nie wiem, czy mam konkrety podawać. No możesz, jak chcesz. Bo to zależy od wyświetleń. W tym momencie, posiadając 120 tysięcy subskrybentów, mam około 2,5 miliona odsłon miesięcznie moich filmów. To się przekłada na około 3000 zł na rękę miesięcznie. Aha, za to, że oni po prostu to oglądają. Za to, że wyświetlają im się reklamy przed filmami. I to jest tak, że... Ale właśnie te prawa autorskie, bo tak, to są gry, czyli tak naprawdę twoim wkładem autorskim jest to, że ty je... filmujesz? Że ja je przechodzę, bo ja ruszam postacią w grze oczywiście. Nagrywam to, jak daną grę przechodzę. Plus, najważniejsza rzecz, okraszam to swoim komentarzem. Ale dlaczego w ogóle ludzie to oglądają? Bo przecież mogą sobie sami grać w gry, nie? I sobie ja mam to, rotać. Ja o to samo pytam ludzi, ale mi to znajomy dobrze wymyślił. Powiedział. Powiedział mi Gimper, ty tego nie rozumiesz. I dlatego, że ty tego nie rozumiesz, to ty tworzysz te filmy, a ja je oglądam. Aha, czyli taki talent jak gdyby. Znaczy, no jest to jak, trzeba mieć chyba jakąś smykałkę, żeby umieć zaciekawić widza, tak mi się wydaje. Ale czy to jest tak, że ty jak przechodzisz sobie te gry na różne sposoby, to wybierasz takie wtedy jakieś najciekawsze fragmenty? Właśnie nie, gier? To jest na ogół, zasada była taka, że jeżeli ktoś oglądał filmy z danej gry, zanim pojawiły się let's playe, czyli nagrywanie gier z komentarzem głosowym. Takiego, let's play to znaczy... Nagrywanie gry, przechodzenie gry komputerowej od początku do końca z komentarzem głosowym. Jasne. Ludzie tak naprawdę szukali tylko filmów z gry, jeżeli na przykład sami nie umieli jej przejść i chcieli zobaczyć, jak ktoś inny ją przechodzi, bądź chcieli zobaczyć kogoś, kto w tej grze jest pewnego rodzaju mistrzem, tak? Gra w nią bardzo dobrze, jakieś światowe rekordy. Z tym, że ciebie tam nie widać, tylko widać planszę. Jestem totalnie przeciętnym graczem.
Nawet bym powiedział, nie powiedziałbym, że kiepskim. Ludzie mi próbują na YouTubie wmówić, że jestem kiepski. Aha, ale chodzi o to, że ciebie tam nie widać. Nie widać twojej twarzy, jak ty grasz tam. Zależy od gameplayu. Wystawiasz język. Aha. Jeżeli jest materiał z gry komputerowej, która tego nie wymaga, czyli na przykład jest jakaś strzelanka czy strategia, wtedy kamery, bo można wkleić obraz kamerki. Wtedy tego nie robię, natomiast kiedy gram w grę, kiedy emocje wypisane na twarzy grają większą rolę, na przykład w jakiś horror, wtedy to wstawiam i naprawdę ludziom przyjemnie się to ogląda. Jeszcze tego muzykę, rozumiem. Znaczy, no muzyka jest z gry. Aha, bo jeszcze tworzysz własną muzykę, to rozumiem, jest niezależne to działanie. To się nie tworzę, bawię się. Ja no ale tak to, co żeśmy słuchali, to jest... Mój jest tekst, na przykład beat, który był w tle, nie jest mój. Aha, ale tam jeszcze takie słowo, bo tu jest tak... Podoba się, zostaw lajka i share, prawda? Czyli żeby się podzielić tą piosenką, tak, którą żeśmy słyszeli. Ale też chodzi o takie słowo, tu jest, jak widzicie, ty jesteś nie tylko dresem, który disuje tych, którzy staną mu na drodze. Disuje, to co to znaczy? Disować kogoś to znaczy, jakby to zgrabnie ubrać słowa. Disować to jest, jeżeli mamy na myśli pojęcie piosenki, to chodzi po prostu o obśmianie człowieka, którego disujemy w piosence. Czy jakiegoś innego użytkownika, jakiegoś kanału? Na przykład. To się wzięło z tego, bo ja śpiewam rap. Bawię się w rap. Nie lubię używać słowa śpiewam. Rapujesz po prostu. Rapuję. To się wzięło właśnie ze środowisk raperskich, gdzie raperzy, którzy się po prostu nie lubią, disują się wzajemnie tego typu utworami. Takie pojedynki są raperskie i tam jeden śpiewa na drugiego, znaczy rymuje na drugiego. I rozumiem, że to jest tak, że jakby w sieci też jest taki układ, tak? Że jeden rymuje na drugiego i no ten młody rymowuje. No ja to zacząłem tak naprawdę. Na YouTubie czegoś takiego nie było. Na polskim YouTubie, nie wiem jak za granicą. I to się jakoś rozprzestrzenia też, czy nie? Niektórzy to łapią, niektórzy nie. Z kilkoma youtuberami miałem takie właśnie bitwy raperskie. To jest oczywiście, my jesteśmy prywatnie kolegami, jak najbardziej jest w żartach i po to, żeby właśnie widownia miała sobie co obejrzeć. Więc z paroma youtuberami takie coś przeprowadzam i to, moim zdaniem, to jest naprawdę fajna zabawa. A poza tym to jest taki rodzaj promocji wzajemnej. Tak, wzajemnej promocji. Naprawdę bardzo mocno to działa. Bo to przeskakuje widz z jednego na drugiego i ogląda sobie, co on tam robi. A codziennie wrzucasz ile filmów z gier? Różnie, najczęściej od 2 do 4. Każdy są takie, tak mniej więcej? Też bardzo różnie, bo są gry, w których jeden odcinek najlepiej wypada, kiedy ma 15-20 minut. Są gry, kiedy 40 minut do godziny. A masz jakąś taką informację o tym, że ktoś jest w stanie przez godzinę oglądać to, jak ktoś inny gra w grę? Mało osób. To znaczy, mam coś takiego jak czas oglądania. Ja mam bardzo dużo statystyk dostępnych w serwisie YouTube. Kiedy widzę, że film trwa godzinę i ma na przykład 100 tysięcy wyświetleń, dostaję informację, że 30% oglądających dotrwało do końca. Aha. Każdy moment filmu, każda sekunda mam pokazane, ile procent z tych wyświetleń dotrwało do danego momentu. No i na ogół po 15-20 minutach ludzie odpadają powoli, dlatego staram się trzymać tego czasu 15-20 minut, no ale są takie gry, kiedy no, wymaga to po prostu, żeby film był dłuższy. Boże, to niesamowite jest. Aż chciałem poznać kogoś, kto tak ogląda przez godzinę. Ja. Też byś chciał, tak? Zdarza mi się. Znaczy, to jest prosta sprawa. Ja to robię na zasadzie, jeżeli mam jedzenie, na przykład obiad, to ja sobie siadam i po prostu przy jedzeniu oglądam. Aha, bo wtedy nie możesz grać, bo jesz, tak? No tak. Słuchaj, ale to właśnie, jak to wygląda? Bo tak, jeżeli 3 filmy, tak średnio po 20 minut, czyli to jest godzina, to jest samo jakby granie, prawda, takie do tego filmu, plus jeszcze musisz rzucić komentarz, czy to robisz na bieżąco. Czyli komentarz jest na bieżąco. Czyli grając sobie gadasz. Tak. I to, ale ty nigdy tego nie poprawiasz już. Znaczy, poprawiam na zasadzie odszumianie, jakieś sprawdzanie, czy nie ma dmuchnięć w mikrofon, typowo jakościowe. Później to jeszcze trzeba jakoś obrobić, czy już nie? Tak, oczywiście, trzeba to wszystko wrzucić do programu montażowego, sprawdzić, czy jest ok, czy na przykład w którymś momencie nic się nie dzieje z wideo, bo zdarza się, że na przykład klatki spadają. Aha. Znaczy, pełna płynność to jest 60 klatek na sekundę wyświetlanych, zdarza się, że spadają. Czyli zdarza się, że tak koło godziny ci zajmuje jeden odcinek, mówiąc krótko. Czyli 3 godziny, plus chodzisz do szkoły i tak normalnie chodzisz do szkoły, rozumiem. Tak.
i 3 godziny tak. Jeszcze rozumiem, że grasz sobie też tak bez... Rzadko, bez coraz pracy. Rzadziej ostatnio. Czy połączyłeś pasję jakby z zarabianiem pieniędzy, o to chodzi. Tak, no ja, znajomi mi mówią, chodź coś pograć, ja mówię, nagrajmy, ale ja, my chcemy pograć. Ja mówię, po co grać, jak można nagrywać? Przy okazji zarobić. Tak, bo dokładnie nagrywanie na bieżąco jest moim zdaniem bardzo autentyczne. To znaczy niczym się nie różni od tego, bo bardzo często ze znajomymi to nagrywam. I to, jak rozmawiamy między sobą, niczym się nie różni od tego, jak gramy poza nagraniem. No, może zmniejszona ilość wulgaryzmu wtedy jest, bo wiadomo, ludzie się bardziej pilnują, jeżeli wiedzą, że to idzie do jakiejś szerszej widowni. A masz też takie nieudane wrzutki codziennie, czy raczej nie? Nie codziennie, bardzo rzadko. Aha, czyli można sobie powiedzieć, że codziennie grasz 3 godziny, tak mniej więcej. No, można tak to określić. A coś jeszcze robisz później? Znaczy, ja nie gram codziennie. Aha. Często mam tydzień, zdarza mi się na przykład w weekend, kiedy akurat nigdzie nie wychodzę ze znajomymi, bądź nigdzie nie wyjeżdżam. Zdarza mi się wstać od 10, nagrywać do 20. Cały dzień. Cały czas po prostu stukać te materiały i później mam tak naprawdę materiał na cały tydzień. A grasz mniej więcej od którego roku życia? Od dawna. Od kiedy pamiętam, to mi ojciec zawsze powtarzał, że jak byłem taki malutki, to już joystick gryzłem i chciałem grać. Aha. Od 3 roku życia bodajże na Commodore. Później miałem Pegasusa. I jakoś tak, jak miałem 6-7 lat, dostałem pierwszy komputer. I co? I tak grałeś całymi dniami, czy jak to było? No nie całymi dniami, no oczywiście. Miałeś jakiś reżim? Jestem jeszcze z czasów, kiedy nie było tak powszechnego dostępu do internetu. Więc tak naprawdę grało się wieczorami. Po szkole był obiad, wychodziło się na podwórko pograć w piłkę. Później wszyscy wracali, bo był Dragon Ball w telewizji. Wszyscy oglądali, później 20-21 powrót do domu i, no i najczęściej później jeszcze siedziało się troszkę na komputerze i grało. No ale już tak od 6 lat chyba mniej więcej ten dostęp do internetu chyba jest. Bardzo powszechny. No właśnie, to rozumiem, że od tego czasu to jak to się zmieniło? Że grasz, czy też grałeś? No, znaczy ja też się starzeję, więc jakby moje wyjścia... 19 lat masz. Tak, przesunęły się na piątek, sobotę. Mhm. Na wyjścia, na takie typowe imprezy ze znajomymi. Natomiast w tygodniu to jest po prostu szkoła i YouTube. Aha. Czasami zdarzy się wyjątek, kiedy muszę gdzieś wyjść. Tak na przykład dzisiaj wszedłem. To chociaż to też jest część jakby mojej pracy na YouTubie, tak? Jasne. No właśnie, bo to jest taki paradoks, że wy tak niby nie pracujecie, a nawet jak przyszedłeś do radia, to w sumie jesteś w pracy, prawda? W pracy mi to sprawia po prostu dużą przyjemność, więc ja nie lubię tego nazywać pracą. Tylko? Jak to nazywasz? Nazywam, nie wiem, hobby? Aha, a praca, myślisz kiedyś, że będziesz wykonywał pracę, czy już zawsze tak hobby? Będziesz... Chciałbym nie. No, to się zawsze człowiekowi wydaje, że Pana Boga za nogi złapał, aha. A później się okazuje, że różnie jest. A tata, bo powiedziałeś, że już jak byłeś taki malutki, to tata mówił, że gryzłeś joystick, czyli tata, rozumiem, też jest miłośnikiem gier. O, kiedyś grał więcej, teraz już nie, teraz jakieś kulki sobie pyka, proste gierki. A mama? Mama raczej nie, w ogóle do komputerów niezbyt. I rozumiem, że twój sprzęt też jakby tak rósł. Na początku powiedziałeś, że miałeś takie proste komputery, bo wszystko... Tak, właśnie kiedy zaczynałem, może odniosę się do YouTube'a. Kiedy zaczynałem, właśnie miałem jakiegoś niezbyt drogiego laptopa, na którym tak naprawdę nie mogłem robić dobrych filmów. Jak teraz są te rozdzielczości HD, Full HD, to wtedy nawet tego nie byłem w stanie na moim komputerze. Jakby z, nie szło nagrać, była po prostu za słaba maszyna. Natomiast no i przez pierwsze półtora roku robiłem to jakby za darmo. I na pierwszy porządny komputer do nagrywania sam musiałem iść do pracy. Przez wakacje pracowałem w McDonaldzie i zarobiłem sobie na komputer. Czyli przez pierwsze półtora roku twój kanał na YouTubie był przez ciebie robiony za darmo. Mhm. I pracowałeś, zarobiłeś sobie na co? Na komputer, po prostu, żeby móc robić te materiały w lepszej jakości. Aha. Byłem świadom w jakiś sposób, że jest to inwestycja w przyszłość. A co rodzice na to, że ty tak dużo grasz? Znaczy się na początku podchodzili do tego bardzo sceptycznie, ale kiedy pokazałem im wyciągi z banku, to podchodzą troszeczkę inaczej już. A sceptycznie, bo mówili, że co? No, że spędzam dużo czasu przed komputerem, przez to też troszkę słabsze oceny w szkole, bo mocno skupiłem się na tym YouTubie. No i standardowy tekst rodziców, że oczywiście to jest marnowanie czasu. Bo no, rodzic dopóki nie zobaczy, że coś z tego jest, to podchodzi sceptycznie, to naturalne. Że się bawisz i bawisz. I się bawię i nic z tego nie ma. Aha, a oni by chcieli, żebyś ty co? No pewnie, żebym znalazł jakąś pracę, dużo zarabiał i w ogóle. No to teraz już znalazłem. Pracę i dużo zarabiasz. A nie chcieliby, żebyś poszedł na jakieś studia albo coś takiego? Tak, przekonują mnie do studiów jak najbardziej. Ja w związku z obecną sytuacją, że dzięki YouTube'owi mam bardzo dobrą,
Waham się, ale zdaję sobie... bardzo dobrą taką finansową. Finansową. Zdaję sobie sprawę z tego jednak, że YouTube nie będzie trwał wiecznie. W tym momencie jest na to moda, dużo młodych ludzi to ogląda, natomiast kiedyś to się skończy. I trzeba mieć jakieś zabezpieczenie na przyszłość w postaci chociażby studiów. Aha, czyli tak trochę jesteś w stresie, że to się w każdej chwili może urwać, tak? To twoja popularność. Nie może się urwać od tak. Natomiast obserwuję trendy na bieżąco i póki co są rosnące. Ale oczywiste jest, że każdy się z czasem wypali. A masz ja też się kiedyś wypalę. A masz jakiś taki pomysł, no tak 19 lat masz, już myślisz o wypaleniu, a myślisz też o jakimś podboju, jeżeli chodzi o tą swoją działalność? Znaczy na bieżąco jak najbardziej pracuję nad różnymi projektami, nie powiązanymi w jakiś sposób z YouTube'em, ale jakby, bo YouTube to jest serwis korporacji Google. I mając kanał u nich, tak jakby oni mogą mi w dowolnym momencie to skasować. Zrobię coś nie tak i jestem out. Mhm. Natomiast pracuję nad swoją stroną internetową. Nie chciałbym dużo o tym mówić, bo to może nie wypalić po prostu, mogą się zmienić założenia. Ale chcesz się uniezależnić. Uniezależnić. Od YouTube'a. Mhm. To ciekawe, a myślisz, że dużo takich osób jest jak ty, których właśnie, bo rzeczywiście to może być koniec YouTube'a, jeżeli ludzie, którzy na nim są, pomyślą, że on może w każdej chwili coś się z nim stać i oni wszyscy się od niego uniezależnią i to będzie jego koniec w zasadzie. No, nie sądzę, bo Google ma po prostu bardzo mocną pozycję monopolisty na rynku. Aha. YouTube jest jedynym tak dużym serwisem umożliwiającym wrzucanie wideo. Ja tylko przypomnę państwu, że państwa gościem jest Tomasz Działowy, 19-latek, gimper po prostu. Rozmawiamy o jego kanale na YouTubie, o działalności. A nie miałeś takich pomysłu, bo tak sobie wyobraziłem, jakbyś na przykład po angielsku zaczął komentować. No właśnie. Zbyt słabo znam ten język, żeby to wychodziło na przyzwoitym poziomie. Ale to może jest jakaś taka motywacja do tego, żeby się tego nauczyć. Znaczy się... Języków w ogóle, francuski, włoski, po rosyjsku. Ja jestem minimalista, to znaczy jeżeli wszędzie na świecie mogę się dogadać po angielsku, to skupiam się na angielskim. Aczkolwiek porozumiem się, natomiast jeżeli chodzi o poziom, tak, jeżeli chodzi o gramatykę, pojawiają się błędy bardzo często. Też nie jestem w stanie zbyt dużo powiedzieć o grze, ponieważ skupiam się na tym, jak to powiedzieć, a nie co chcę powiedzieć. Aha. I to powoduje, że komentarz staje się strasznie monotonny. Rozumiem, bo mógłbyś, tak sobie wyobraziłem, tak jakbyś po chińsku na przykład, raz, że to gigantyczny rynek, dwa, że może to byłoby zabawne, internet dość promuje takie zabawne historie, po chińsku komentować gry dla Chińczyków. To znaczy, to jest kwestia tego, kiedy mówię po polsku i gram w produkcję, gdzie zabija się zombie, to ja całkowicie losowo jestem w stanie wstawić żart niezwiązany z tym, bo powiedzieć żart o blondynce. Natomiast kiedy komentuję po angielsku, zamykam się, widzę tylko grę i po prostu skupiam się na tym, żeby słownictwem dogonić to, co chcę powiedzieć. Ale czy ty myślałeś o jakich studiach? Powiedziałeś, że myślałeś o jakich? Myślę właśnie, mam bardzo dużą zagwozdkę. Od różnych osób zbieram informacje na temat tego, na jakie studia warto iść, natomiast są to informacje bardzo rozbieżne. Aha, i wahasz się między? Najbardziej informatyka. Byłem mały, to zawsze mi się marzyło, żeby własną grę zrobić. Aha. Natomiast jak już człowiek zobaczył, że to nie jest takie proste, to trochę się odechciewa. Właśnie, bo to też warto powiedzieć, bo ty powiedziałeś, że przez pierwsze półtora roku tak jakoś sobie za darmo po prostu robiłeś. Mhm. W twojej piosence, którą żeśmy słuchali, czy też utworze, też rymowałeś o tym, że są tacy, co im się wydaje, że to łatwo po prostu można zrobić, tymczasem to nie jest prawda i ci najczęściej to w ogóle im nic nie wychodzi. To rozumiem, że jest taka myśl, ty też sobie wcześniej myślałeś, że to po prostu rach, ciach i pójdzie? Nie myślałem w ogóle o tym, co chcę osiągnąć. Myślałem o tym, że chcę to robić. Tak naprawdę zobaczyłem właśnie film typu Let's Play na YouTubie i pomyślałem, fajne to jest, może też zrobię coś takiego. Zacząłem nagrywać i miałem tam właśnie 30 widzów około na start, bo to było związane z innymi moimi projektami wcześniejszymi, nie dotyczącymi właśnie Let's Playów. Natomiast zobaczyłem, że im się to podoba, tym paru osobom, które mnie oglądały na początku, kontynuowałem to po prostu. Czyli ty nie myślałeś w ogóle o tym, żeby kiedyś z tego żyć w ogóle? Totalnie. Aha. Wtedy też nie było takiej możliwości, kiedy zaczynałem. Jasne. A pojawia się też takie, w twojej prezencji takie coś, że masz takie pokusy codziennie, żeby robić jakieś badziewie zamiast to, co robisz, to znaczy masz to, o co chodziło. Prosta sprawa. Im bardziej robię się rozpoznawalny na YouTube, tym więcej dostaję ofert. Na przykład jakich?
Na przykład przychodzi oferta, no słuchaj, zareklamuj to, to i to, gdzie jest to produkt niezwiązany zupełnie z moim kanałem. Ale że masz to powiedzieć wcześniej tego komentarza, tak? Nie, mam wrzucić oddzielny film, na przykład zareklamuj, nie dostałem takiej oferty, ale mówiąc totalnie szczapy, zareklamuj nam szampon, wrzuć filmik, gdzie reklamujesz szampon. No i słuchaj, dostajesz za to 30 tysięcy złotych. No i w tym momencie mówię sobie, kurde, no 30 tysięcy, to są duże pieniądze. Natomiast wymaga to wrzucenia jednego filmu takiego strasznie komercyjnego. I... Czyli on pomiędzy tymi różnymi takimi tutaj filmami z gier pojawiłby się nagle taki film? No to by się spotkało przede wszystkim z negatywnym odzewem ze strony widzów. Ludzie w internecie nie są głupi, więc oczywiście wyczuliby, że to zostało zrobione prosto dla pieniędzy. To źle, tak? To oczywiście, że źle. Ty nie lubisz takich, co tak robią. Co? Ja czasami też tak robię, tylko to ukrywam. Aha. To się robi na prostej zasadzie. Jeżeli firma przychodzi z reklamą produktu, który kompletnie nie dotyczy kanału, no to raczej się odrzuca. Natomiast bardzo często, fajna sprawa jest taka, że korporacje coraz częściej zaczynają uczyć się YouTube'a. Bo tam w większości są ludzie, którzy nie wiedzą, na czym polega YouTube, nie wiedzą, na czym to polega. Tak jak my sobie rozmawialiśmy chwilkę przed audycją, to pan też totalnie nic w tym temacie. Cicho. Nie powinienem dyskredytować. Żartuję. No i co? Powoli zaczynają w to wchodzić i oni przestają wychodzić z propozycjami rodzaju zareklamuj nam szampon w oddzielnym filmie, tylko mówią, cześć, słuchaj, mamy bar dla graczy, może wpadniesz i zrobisz spotkanie z widzami, to dostaniesz coś tam. Aha, czyli takie spotkanie na żywo, tak? Tak, właśnie rok temu miałem pierwsze takie spotkanie, w tym roku będę robił drugie, no właśnie dzięki temu, że udało mi się dogadać, właściwie to przez znajomego załatwiłem. Czyli oni tak trochę jak ja, że zapraszają ludzi z internetu, żeby pokazać, jak oni wyglądają naprawdę? Nie do końca. Aha, czy jak oni? To miałem przez znajomego załatwione, bo została niedawno otworzona w Warszawie knajpa Level Up, która jest typowo skierowana dla graczy. Dowiedziałem się o tym, znajomy mi o tym powiedział, udało się porozmawiać z właścicielem, on powiedział fajnie, youtuberzy jak najbardziej i w tym momencie mam na przykład, jest to w jakiś sposób powiązane z moim kanałem i najważniejsza zasada moim zdaniem takich deali, czyli umów, ja zyskuję, gościu, który to oferuje zyskuje, no i najważniejsze widzowie zyskują, bo w tym momencie osoby, które mnie oglądają mogą przyjść, mogą porozmawiać ze mną, mają udostępnione miejsce, nie musimy pod chmurką być, gdzie rok temu miałem spotkanie właśnie pod chmurką i wyszło to tak sobie. A ty zyskujesz, bo dostajesz pieniądze, rozumiem? Nie dostaję, w tym wypadku akurat konkretnym nie dostaję za to pieniędzy. To jak zyskujesz? Co ja zyskuję, to, że mam coś dla widzów, to raz. No a dwa, no to co jest w klubie, co wypiję, to moje. Aha. Nie muszę za to płacić. A jak dostajesz właśnie propozycję tego szamponu, tak mówiłeś, i to jest 10 miesięcy jakby twojej ciężkiej pracy, to wtedy jak sobie tłumaczysz, żeby tego nie 10 miesięcy? No bo gdzieś 30 tysięcy, czyli tak mniej więcej 10 miesięcy twojej pracy takiej zwykłej. Znaczy to, co ja powiedziałem, 3 tysiące to jest tylko i wyłącznie z serwisu YouTube. Okej. Okay. Druga sprawa z tym kuszeniem to jest serwis Port MMO. Oferuje, to jest skierowane typowo dla graczy, to znaczy firmy wydające gry dają ofertę, siema, nagrywasz filmy, to zagraj w taką i taką grę, dostaniesz tyle i tyle, na przykład od każdego zarejestrowanego użytkownika. Aha, czyli żebyś nakręcił film z odpowiedniej gry. I teraz, jaki tutaj jest problem? Bardzo często gry, które są tam wrzucane, są po prostu słabe. I ludzie nie chcą ich oglądać. Tylko za te słabe gry jest dużo pieniążków. A za te dobre, które obroniłyby się same, jest mało pieniążków. A ty musisz wtedy udawać, że ona jest dobra, czy możesz sobie grać jak chcesz? Jak mi zależy, żeby dużo osób się zarejestrowało, to muszę udawać, że jest dobra. Aha. Kiedyś zrobiłem sprawdzian dla widzów na to Prima Aprilis. 1 kwietnia wrzuciłem w jeden dzień 4 materiały, które były z totalnych gniotów, z totalnie słabych gier, a ja udawałem zachwyt. Udawałem, jaka ta gra jest fajna, jaka ta gra jest świetna i ludzie to moment wyczują. Ludzie w internecie nie lubią, jak ktoś jest nieautentyczny i po prostu bardzo łatwo zauważają, jak ktoś im wciska kit. Dlatego ty to zrobiłeś na Prima Aprilis. Zrobiłem to na Prima Aprilis, żeby sprawdzić. Aha. W ten sposób, w jakiś sposób mogłem też później się z tego wykaraskać, mówiąc tak, to był żart, jednocześnie chciałem was sprawdzić. Ludzie wtedy lepiej do tego podchodzą. Czyli musisz brać tylko dobre gry, tak? No wypadałoby, z szacunku do osób, które mnie oglądają. Jasne. I to jest to drugi taki sposób zarabiania pieniędzy. Tak, natomiast no, ludzie bardzo ostro krytykowali to, natomiast 2000 się zarejestrowało. Aha. Tak czy siak. A trzeci pomysł na zarabianie pieniędzy? Trzeci pomysł to jest streamowanie, to znaczy nadawanie na żywo w portalu Twitch TV. Aha, czyli to jak wygląda? Siadasz i grasz? Siadam, odpalam grę, włączam program do streamowania i ludzie, którzy są na danej stronie, na Twitchu,
Mogą oglądać na żywo, jak gram i komentuję. Widząc ciebie, czy planszę, na której naczyczę? Widzą planszę, czasami jeżeli gram w grę, która... emocjonuje, tak jak powiedziałeś. Tak, to wtedy wrzucam obraz z kamerki. A ty później tak to wrzucasz jeszcze raz do... Wrzucam jeszcze na YouTube'a, żeby po prostu osoby, których nie było aktualnie, nie mogły oglądać, mogły sobie obejrzeć to na YouTubie. To sprytne, jeszcze mógłbyś takie radio zainstalować, wtedy można byłoby to słuchać tylko samego komentarza, oglądać i słuchać komentarza, no i jeszcze później mieć pieniądze. A propos, dużo osób pisze, mimo że gry są nieodłącznym elementem let's playów. Mhm. Jakby jeżeli wrzucam materiał, w którym coś mówię z czarnym tłem, to bardzo dużo osób to krytykuje w jakiś sposób. To bardzo dużo osób mi pisze, że oni nawet nie oglądają, jak gram, tylko słuchają mnie, włączają na zakładce w przeglądarce i robią sobie coś innego, słuchając, co mówię. Aha, jednocześnie tam sobie na przykład jedząc, tak jak tak. Ty też oglądając. Słuchaj, a jeszcze wracając na chwilę do tego, co powiedziałeś, do tego szamponu. Do tych pokus. Czyli dostajesz propozycję reklamy szamponu i to jest 30 tysięcy złotych na przykład, to wtedy odrzucasz to, rozumiem, tak? Albo proponuję korporacji, żeby zrobić to w fajny sposób. Na przykład w najprostszy sposób. Czyli na przykład wrzucam film, że ciężko mi w tym momencie coś wymyślić, bo to trzeba oczywiście chwilę pomyśleć, jak to wpleść. Najlepiej jest to zrobić humorystycznie. Ludzie w internecie szukają przede wszystkim rozrywki. Jak się mogą pośmiać, to jest fajnie. I można to zrobić na różne sposoby, na przykład gram i mówię, ale mam czyste włosy, jak dobrze, że użyłem szamponu tego i tego, i ludzie się śmieją. Aha. A jakby osoba, która chce zareklamować ten szampon, dostaje to, czego chciała. Jasne. Słuchaj, a jeszcze w piosence twojej, którą żeśmy słuchali na początku, jest takie słowo, pada LOL. Cóż to jest ten LOL? To jest gra komputerowa League of Legends, którą zacząłem nagrywać jakoś pół roku po rozpoczęciu mojej działalności i to tak naprawdę dzięki temu, że ona w tym momencie jest najpopularniejszą grą na świecie, ja zawdzięczam swoją popularność, bo cały czas ją nagrywałem przez całe 2 lata, od kiedy zacząłem ją nagrywać. Mhm. Czy można powiedzieć, że stworzyłeś coś z takiej biblioteki, tak? Biblioteki tego, jak się gra w różne takie znane i takie popularne gry. Znaczy, jak się gra? Nie gram na wysokim poziomie, więc ciężko mi to nazwać w ten sposób, natomiast jest to po prostu nagranie. Dużo osób to lubiło oglądać, ponieważ widziało, jak stopniowo uczę się tej gry. Jasne, ja tak sobie wyobraziłem, że na przykład za 20 lat, słuchaj, twoje nagrania będą takie jak takie archiwalne, takie książki, rozumiesz, książki, czy też gazety, co to kto kiedyś tam pisał 20 lat temu, to będzie można oglądać jakąś taką starożytną grę, na której jakiś młodzieniec ówczesny sobie jeszcze do tego gada, to może być w ogóle dość ciekawe. Możliwe, choć wydaje mi się, że bardziej się zapamięta tych, którzy w tej grze po prostu są mistrzami. Mhm. I też poza tym jeździsz na różne takie festiwale gier, rozumiem, tak? Tak. Że to są targi się nazywa, albo konwenty. I tam jeździsz po to, żeby być na bieżąco, jeżeli chodzi o gry, ale z drugiej strony, na twojej stronie nie ma chyba żadnej informacji o rynku gier, czy o tym, co teraz jest na bieżąco i tak dalej. Nie, raczej nie. Czy jeździsz tam po co? Jeżdżę tam, żeby się dobrze bawić. Przede wszystkim. Często jeżdżę ze znajomymi. Natomiast przy okazji wyciągam kamerę i mówię, słuchajcie, to jest fajna rzecz, ja bym to nagrał i wrzucił na YouTube'a, bo ludziom się spodoba. Mhm. Bardzo spontanicznie to wychodzi. A nie czujesz się trochę samotny w tej swojej pracy, bo tam w zasadzie nie ma żadnych ludzi, prawda? Koło ciebie, którzy mogą ci powiedzieć, kurczę, to jest fajne, to jest słabe, to rozwijasz i nie rozwijasz. Jest cała masa takich ludzi. Inni ludzie, którzy robią to samo. Aha. Jest masa innych YouTuberów, ja mam 120 tysięcy, w tym momencie jestem 46. kanałem w Polsce, no i z wieloma ludźmi, którzy robią to samo, mam kontakt po prostu. Rozmawiamy na bieżąco, porównujemy, oceniamy, nierzadko nagrywamy razem. Czy tam nie ma konkurencji między tymi, co są... Jakaś jest. Jeżeli dwie osoby się nie lubią, to jest między nimi konkurencja. Jak się lubią, no to najczęściej się wzajemnie wspierają. Pokazują, widzą, że hej, zobaczcie tego gościa, on też nagrywa, może wam się spodoba. Aha, i takie, ten co ma najwięcej, to ma ile tych subskrybentów? A w tym momencie nie jest to kanał związany z grami, natomiast jest to kanał rozrywkowy. Gość prowadzi show, nazywa się Maciej Frączyk, nie Krytyk Krytyk. Ma 700 tysięcy subskrypcji ponad. A ty chciałbyś być taki bogaty? Jestem bogaty. Ale to tak znaczy... wiesz, tak bogaty, żeby w ogóle mieć, tak wiesz, wyspę może, jakiś samolot? Nie, bez przesady. Jestem minimalistą, więc raczej mnie do czegoś takiego nie ciągnie. A wyprowadzisz się od rodziców, czy jak? W tym momencie to robię. Aha, przychodzisz na swoje. Przychodzę na swoje. Nie bawisz się, że jak przejdziesz na swoje, to już tak będziesz na przykład w ogóle nie pójdziesz do szkoły, tylko będziesz cały czas tylko siedział i pracował? No mój tata się bardziej o to boi niż ja. A ty nie, bo czemu? Bo jak... Bo nie będzie to dla mnie nieprzyjemne.
Aha. Bo ja będę siedział w domu i jakby to wyniknie samo przez się. Natomiast teraz będę miał czwarty rok technikum i jakoś mam świadomość, że wypadałoby tą szkołę skończyć. No tak, ale jak zaczniesz zarabiać jeszcze więcej i będziesz sobie sam mieszkał i tak ci ta praca świetnie wychodzi i takie to jest hobby i w ogóle ekstra, to w sumie po co masz chodzić do tego? No, mam takich znajomych, którzy jakby trzymają mnie przy ziemi, nie pozwalają mi odlecieć przez tworza. Żebyś tak się nie poczuł taki za... Tak, poza tym, to nie wiem, wydaje mi się, że jestem dość skromną osobą. Słuchaj, przed audycją pytałem cię, co ci się podoba w internecie. Powiedziałeś, że podoba ci się właśnie to, że on coraz bardziej jakby się przekłada na życie. To co miałeś na myśli? A miałem na myśli to, że moim zdaniem bardzo fajny jest, odnosząc się do spotkania z widzami, które będzie w ten piątek. Z twoimi widzami? Z moimi widzami. A gdzie będzie? W barze Level Up przy ulicy Moliera 4/6. Także jak ktoś ma ochotę, to może pójść? Jak najbardziej. O której? O godzinie 18. Mhm. Dużo osób, które na co dzień jakby ogląda moje materiały, często bardzo długo nawet, przez niektórzy piszą, że przez 2 lata mnie oglądają, dzień w dzień moje materiały. Może po prostu przyjść, ja się mogę z nimi zobaczyć, porozmawiać, możemy sobie razem zrobić zdjęcie. To jest fajne, bo jakby ludzie teoretycznie gdzieś tam w internecie nagle nam się materializują, widzimy ich, możemy ich dotknąć, porozmawiać z nimi, uśmiechnąć się do nich. A dla ciebie to jest przyjemne, bo to taka gwiazda będziesz dla nich. No właśnie nie lubię strasznie gwiazdorzyć. Jeżeli jeżdżę na jakieś imprezy ze znajomymi, to ja zawsze znajomych wypycham do przodu, a sam gdzieś tam się chowam. No ale masz takie chyba poczucie sukcesu jakiegoś, co? No, jakieś tak, aczkolwiek mnie to męczy. Dla mnie to jest męczące, jeżeli ludzie podchodzą i pytają o autografy, o zdjęcia. Nie jestem typem osoby, którą to rajcuję. A tak robią, tak? Jak najbardziej. Jak był Intel Extreme Masters w Katowicach, to była taka sytuacja, że w pewnym momencie tak mnie ludzie otoczyli, że nie mogłem się ruszyć. Aha. Ja tylko rękę trzymałem wyciągniętą i pod tą rękę inne osoby wchodziły, zmieniały się, ja nawet nie nadążałem ogarniać. A jak myślisz w sumie czemu? No nie wiem, w jakiś sposób jestem chyba ich idolem. Kiedyś była tylko telewizja, więc ludzie mieli młodzi idoli w telewizji. Teraz mają w internecie. No ale właśnie, tak, bo tak powiedziałeś wcześniej, jak cię pytałem, dlaczego ludzie oglądają, to powiedziałeś, że nie za bardzo wiesz. I teraz jakbyś miał powiedzieć, czemu w sumie ty jesteś ich idolem, to jakby, czemu w sumie? Nie wiem, w jakiś sposób, po pierwsze zaczęło się od tego, że podobał im się sposób, w jakim mówię. Podoba im się to, co robię. Bardzo często w filmach też w jakiś sposób moje poglądy przekazuję na różne tematy i w jakiś sposób zapewne się z tym identyfikują. Biorą mnie za wzór. Ty też masz takich swoich idoli? Nie, raczej nigdy nie miałem kogoś, na kim bym się bardzo wzorował. I słuchaj, i oni co ci mówią? Że właśnie coś ci mówią? Poza tym, że tak, daj mi autograf, bo jesteś po prostu ekstra, chciałbym być taki jak ty. Chciałbym sobie zarabiać w internecie. Nie, najczęściej bardzo luźno, ja ich pytam często, a co tam ostatnio oglądałeś, co ci się podobało, co nie. No, fajny film, bardzo... To jest kwestia tego, że ludzie przy mnie się robią bardzo mało mówni, niestety. No, jak to idol ze swoim fanem. To musisz uważać, żeby ci sodówka nie... No, raczej o to się nie boję. A fanki też masz? Mam, ale mało. Nie nagrywam vlogów. Nagrywam materiały z gier. No to jest raczej domena chłopców. Aha, no to musisz chyba jakoś rozwinąć tą działalność rzeczywiście jakoś. Na tak zwane vlogi. A czy to jest tak, słuchaj, bo ja czasem zdarza mi się być w jakiejś na przykład barze czy gdzieś i czasem mi się zdarzy, że siedzą koło mnie dość młodzi ludzie i oni tak cały czas rozmawiają o tym, jak tu kurczę zrobić coś takiego, żeby w ogóle w tym internecie zarobić. Czy masz takie poczucie, że młodzi ludzie, bo w końcu jesteś młody mimo wszystko, 19 lat, że jakby wy ciągle kombinujecie, jakby to zarobić tu w internecie, żeby się tak za bardzo też nie narobić. Mhm, dokładnie. Jakieś takie mega pomysły, żeby tu podbić świat? Nie ma. Przede wszystkim szczęście. Aha. Gdyby, bo ja to, co mam dzisiaj, zyskałem dzięki temu, że zacząłem nagrywać League of Legends tak naprawdę. Gdyby znajomy mnie do tego nie namówił, ja bym się nie zgodził, później bym nie nagrał pierwszego odcinka, piątego, dziesiątego. Gdyby ta gra mi się nie spodobała, nie miałbym dzisiaj tego. Gdybyś nie włożył takiej solidnej roboty, rozumiem. Tak, ale to oczywiście też była kwestia przypadku. To, że akurat tą grą się zainteresowałem w tym momencie, kiedy ona zaczynała być popularna. Bo teraz bardzo dużo osób zaczyna nagrywać League of Legends, no ale nikt ich nie ogląda po prostu, bo jest tego za dużo. I masz taką myśl, że to jakby wytrwasz w tym, tak, że to jest w ogóle tak, że to wytrwa tak na dłużej? Sam YouTube nie wiem. Oczywiste jest, że jako twórca kiedyś się zapewne znudzę. Mhm. Chociaż to jest też na zasadzie, jedni widzowie odejdą, przyjdą nowi. A teraz, że tak powiem, te wszystkie smartfony zaczynają być takie ważne, czy aplikacje, ty jakoś zamierzasz przenieść się na... Na rynek mobilny? Mhm. To znaczy chyba nie, jakoś w tym kierunku nie planowałem.
Natomiast ogólnie chciałbym opierać moją działalność o sieć internet, tak? Założyć jakąś inną stronę, uniezależnić się od tego YouTube'a, w jakiś sposób pokazać ludziom, że hej, jestem człowiekiem, nie jestem tylko osobą, która komentuje wam filmy, ale mam też inne fajne pomysły. I nie masz żadnej firmy, bo nie musisz mieć? Nie mam. A jakieś będziesz płacił składki emerytalne, takie różne rzeczy, wiesz, zdrowotne, ubezpieczenia? Pewnie trzeba będzie, chociaż chciałbym tego uniknąć. Chciałbym zostać rentierem tak szybko, jak to jest możliwe. I co, i nic byś nie robił? No, pewnie coś bym sobie znalazł. Człowiek jak nie pracuje, to głupieje. A to skąd wiesz? Trochę z autopsji. Aha, czyli jak ci się zdarza, że tam nie grasz. Zdarza mi się taki okres, że 3 tygodnie na przykład leniuchuję, nie wrzucam filmów, albo wrzucam po prostu jakieś materiały, które nagrałem wcześniej. No to człowiekowi coraz bardziej się nie chce wszystkiego tak naprawdę. Człowiek leniwieje, jeżeli nie pracuje. Ciekawe. Słuchaj, a co cię irytuje w internecie? A najbardziej chyba brak samodzielnego myślenia i w jakiś sposób starałem się z tym walczyć, ale chyba ostatnio dałem sobie spokój. A jak mówisz brak samodzielnego myślenia, to co masz na myśli? A mam na myśli, że ludzie nie tworzą swojego zdania, nie tworzą swoich opinii na podstawie faktów, a na podstawie zdania innych osób. To widać bardzo dobrze na przykładzie, kiedy między dwoma youtuberami jest tak zwana drama, czyli kłótnia wybuchnie między nimi. Bo bardzo często duże kanały, nawet po 200-300 tysięcy subskrypcji posiadające, prowadzą osoby młode, mające 16 lat, 17. No i one kłócą się prywatnie między sobą i takie osoby bardzo łatwo jakby wyciągają to na publikę. Na zasadzie, ja mam moich fanów ze sobą, to oni zbluzgają tego drugiego. I wtedy bardzo mocno widać brak samodzielnego myślenia, bo często to, co powie jedna gwiazdka takiego YouTube'a, ludzie bezkrytycznie przyjmują do siebie. A te dramy, o co się na przykład odbywają? O totalne bzdury. A na przykład? No, ostatnio była drama, że jeden YouTuber powiedział, że drugi jest B, dlatego, że ten drugi YouTuber go przegonił w ilości subskrypcji i przestał z nim nagrywać. Kiedy w sumie tak prawda była zupełnie inna, bo to dotyczyło czegoś innego. I ten wysłał swoje wojsko? Widzów jakby, no wojsko, armię. Aha, żeby tamtego mówiła, że tamten jest głupi, tak? Tak. No to jest taka troszkę gówniarska zagrywka moim zdaniem, ale zdarzają się takie rzeczy. I ten brak samodzielnego myślenia, ale słuchaj, jakby ludzie byli trochę tacy bardziej samodzielni, to ty w sumie nie miałbyś z czego żyć. Bo oni po co nie mieliby wchodzić na twój kanał? No, więc tak przestałem z tym walczyć w pewnym momencie. A jak walczyłeś? Bardzo dużo robię tak zwanych pogadanek, to znaczy materiał, mówię coś, ale materiał z gry, który jest w tle, totalnie nie dotyczy tego, co mówię. Bardzo często wygłaszałem moje poglądy, zdanie. Też często wypowiadałem się na temat tego samodzielnego myślenia. To znaczy... W czasie jakby tych komentarzy niby o tej grze, w czasie komentarzy. Coś tam dawałem o grze, natomiast głównie skupiłem się na temacie i starałem się często dodawać, że ludzie, to co mówię, nie bierzcie tego do siebie, tylko przeanalizujcie, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Natomiast tak czy siak większość komentarzy było tak, Gimper, bardzo dobrze mówisz, super, zgadzam się z tobą, totalnie bezkrytyczne przyjmowanie tego. Aha, czy tak sprytnie trochę, tak jak przekaz reklamowy, tutaj niby jest gra, tutaj niby gadanie o grze, a tu nagle podprogowo wciskasz różne rzeczy, jakieś wartości. Tak, a mi to przychodzi bardzo spontanicznie. Jestem osobą, która jest bardzo ekstrawertyczna, jeżeli chodzi o wygłaszanie swoich poglądów. Taka raperska, powiedziałbym, trochę taka dusza, no taka, że jednak chodzi o jakąś misję i przesłanie. W jakiś sposób na pewno. A jeżeli chodzi właśnie o tą część hobbystyczną, czyli już taką mega hobbystyczną, czyli rap, to tam rozumiem, nie zamierzasz tego komercjalizować. Nie, znaczy uważam, że jestem na to za słaby przede wszystkim. Ale tak mówisz o tym, za słabo grasz, za słaby w tym, a w czym jesteś dobry? W czym jestem dobry? Chyba w komentowaniu, chyba w mówieniu do ludzi. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Dziękuję również. Państwa gościem był Tomasz Działowy, Gimper, właściciel kanału na YouTubie. To wszystko państwo słyszeli, też będzie można znaleźć, bo to nowoczesność w radio też jest na podcastach Radio Tok FM.